Witamy ponownie. W naszym studiu z nami jest Czarny Diament Monawii, Artur Rdzonek. Artur, jesteśmy, możemy tak powiedzieć, po pierwszym półroczu Monawii 2.14. Wyzwania były naprawdę wielkie. Pamiętam, jak spotykaliśmy się i rozmawialiśmy w Warszawiance końcem ubiegłego roku. Były ogromne plany. Jak Ty to widzisz? Jak Ty, jak ty odnajdujesz to pierwsze półrocze w polskim Monawii? Witam Cię Tomku, witam wszystkich. Całą społeczność Monawi. Tomku, super pytanie, wiesz? To jest takie pytanie, które ja chciałbym dać takiej lekkiej analizie, bo pytamy, pytasz o pierwsze półrocze roku 2014. Ja bym się odniósł do końcówki roku 2012, tak? Bo wiadomo, Monawi w Polsce maj 2010 rozpoczęliśmy jakby całą przygodę z Monawi w Polsce, w ogóle Monawi w Europie, bo wtedy to i się można powiedzieć, Polska była tym pierwszym krajem, które rozpoczęła, jakby. Wprowadzanie marki Monavi do, 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 do Europy, to my, Polacy, mamy na sobie ten, to piętno ten ciężar, tej odpowiedzialności za wprowadzanie Monawi. I ten rok 2012 był dla nas tym rokiem przełomowym. Wtedy odbiliśmy się i złapaliśmy to, to, nazwijmy to, początek tego systemu, gdzie stwierdziliśmy, że trzeba to robić dokładnie w taki, w taki, w taki sposób. Powstał wtedy ten zespół, zespół kilku ludzi, którzy wzięli na siebie pewną odpowiedzialność. I, i ten wrzesień 2012 grudzień 2012 był dla nas absolutnie szalony. Wtedy rozpoczęliśmy podświadomie taką intuicyjną, takim intuicyjnym wyzwaniem program 90 dni, program który doprowadził nas do ogromnych wzrostów, do wielu, 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 wielu wielu awansów. Wtedy padły te pierwsze historyczne czeki, bo Piotr od 300 tysięcy premii za miesiąc, listopad ja 280 tysięcy, to były takie horrendalne osiągnięcia, kilkunastu diamentów w różnych znaczkach, diamenty, błękitne diamenty, purpurowe diamenty, czarne diamenty, to było w ogóle coś niesamowitego. Potem był rok 2013, rok trudny, bo tak wiedzieliśmy, że to będzie rok trudny. Po dużych wzrostach z reguły powinniśmy się spodziewać no, dużej korekty. My tej korekty nie zanotowaliśmy i to było uruchomienie OSY, czyli tu, gdzie, gdzie jesteśmy. Rok 2013 to było dla nas pewne doświadczenie utrzymania tego zespołu młodego, Wprowadzenie go i pokazania, co będziemy w jaki sposób robili. 2014 rok, bo do niego w tej chwili jakby przychodzimy, bo jesteśmy 28 czerwca, tu się spotykamy, Osa, 600 osób, okres wakacyjny, pierwszy dzień, pierwszy dzień wakacji i tak naprawdę, ja muszę Ci powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany. Wiadomo, chcielibyśmy więcej i wszyscy mówią więcej, więcej, rośnijmy, rośnijmy. Co tydzień mamy nowe awanse, ale tak naprawdę rok 2013 i ta początka roku, początek roku 2014 to było ciągłe ugruntowanie tej naszej jakby tego naszego pomysłu na robienie tego biznesu i wprowadzania nowych, nowych narzędzi. To co dzisiaj nam jest potrzeba to jest Większa ilość ludzi zaangażowanych, tak jak my, bo dzisiaj myślę, że Monawi w Polsce to jest fantastyczna społeczność. Kilku tysięcy ludzi używających produkt, kilkunastu tysięcy ludzi używających produkt, kilku tysięcy ludzi zaangażowanych w mniejsze czy większe działania biznesowe, ale cały czas jesteśmy na etapie formowania, formowania zespołu. Dzisiaj jest to grupa kilkunastu osób. Chcemy, żeby nas było kilkudziesięciu, kilkuset, i wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym biznesie. Jesteśmy w fazie tworzenia, i myślę, że ta, ta ewolucja dzisiaj ona jakby w tej chwili jest taka coraz bardziej świadoma. Rok 2012 to była fantazja, rok 2013 to była już można powiedzieć ciężka praca i jakby kontynuowanie tej fantazji. A 2014 rok, początek roku, to było wszystko przemyślane, wszystko zaplanowane, wiedzieliśmy dokąd tym idziemy i w jaki Sposób, chcemy tam dojść. I myślę, że ten rok 2014 przed nami wakacje. Wchodzimy w przygotowanie do programu 90 dni. A od września myślę, że jestem o tym przekonany, to będzie kolejna jazda. To będzie coś naprawdę wielkiego, bo jeżeli dzisiaj przepracujemy to we właściwy sposób, teraz ten okres wakacyjny, to myślę, że wszyscy możemy patrzeć na 2014 jako zamknięcie tego roku, jako coś naprawdę niesamowitego i fantastycznego. No też nam zaczął padać, ale na razie taki taki. Bardzo drobny, to nie jest płacz nad, nad polskim Monawi. Byn. Absolutnie nie, polskie Monawi ma się bardzo dobrze. 600 osób, właśnie na pierwszy dzień wakacji, rewelacja. Ja też tak uważam. Chciałbym, Artur, żebyśmy wrócili do tego takiego, myślę, nawet rewolucyjnego pomysłu, czyli do Uniwersytetu Monawii, bo to jest to, o czym, o czym mówiliśmy, zanim uniwersytet powstał, że to będzie taka kuźnia młodych liderów. Tak, zdecydowanie taka była idea i taki cały czas jest to projekt, który będzie rozwijany. Natomiast Uniwersytet Monavi pokazał nam i gdzieś w pewnym stopniu utwierdził nas, że jednak nie wszyscy chcą być profesjonalni. I to jest takie jakby gdzieś pobożne życzenie, oczekiwanie każdej, w każdej firmie ludzi, którzy chcieliby, że każdego, kogo wprowadzamy, to ten nowy adept od razu ma, zostać, ma stać się profesjonalistą. Tak po prostu nie jest. Ludzie dzisiaj nie są gotowi na to, żeby w tak krótkim czasie stać się profesjonalnymi i nawet jeżeli mówią tak, emocje gdzieś podpowiadają im i kierują ich ku temu, żeby powiedzieli tak i ochoczo wzięli się do pracy, to gdzieś to, nazwijmy to, codzienne życie, jakby ich po prostu w pewnym stopniu weryfikuje. Ale na pewno Uniwersytet Monawii jest czymś nowym na rynku polskim, bezapelacyjnie możemy powiedzieć, że jest to coś, co pokazuje nową jakość marketingu sieciowego w Polsce i my, jako Monawii Polska, jest Myślę, że dumni i to będzie coś, co na przełomie najbliższych miesięcy i, i lat da nam ogromną siłę i wartość, bo dokładnie ta kuźnia, kuźnia liderów została rozpoczęta, będzie kontynuowana i, i na pewno osiągniemy to, na, na czym nam zależy. Najlepiej wyszkoleni ludzie w branży marketingu sieciowego w Polsce będą dokładnie w Monawi. Jesteśmy o tym przekonani i robimy to z pełną świadomością, a w naszych szykach coraz lepsi trenerzy, trenerzy zewnętrzni, bo nie uważamy, że jesteśmy najlepsi. Jest wielu naprawdę fantastycznych ludzi związanych z branżą, a Fabian Błaszkiewicz, chcąc nie chcąc, tutaj w dużej mierze będzie nam w tym pomagał. I dla niego jest to też wyzwanie i myślę, że wszyscy wspólnie, jak tutaj bierzemy za to odpowiedzialność, zrobimy coś i, i robimy i zrobimy to naprawdę i doprowadzimy do to końca. Czy ty po tym pierwszym poziomie podstawowym Uniwersytetu, ja nie myślę w tej chwili personalnie, widzisz już takie osoby, które mają ogromny potencjał i mogą stać się liderami, bo to jest nie tylko zdobywanie kolejnych Rank. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To nie jest tylko wychodzenie na coraz wyższe poziomy wiedzy i finansowe. To jest także coś, co tkwi jakby wewnątrz, myślę. Trzeba mieć predyspozycję. Nie zawsze trzeba mieć wysoką rangę, mamy takie przykłady, ale trzeba mieć predyspozycję do przekazywania tej wiedzy, którą się posiada, i do uczenia również. Zdecydowanie tak. No, bo wyjść do ludzi, mówić do nich, uczyć ich i przez to samemu się uczyć, jest to naprawdę ogromna odpowiedzialność. I tutaj myślę, że dotknąłeś Tomku bardzo fajnego zagadnienia, ponieważ dzisiaj mamy w Monawii, dzięki pierwszemu uniwersytetowi, mamy jakby takie odkryte nowe gwiazdy, bo i Hania, i Hubert Podlasy, Tomek Pawlak mówię o Trójmieście, mówię o Jurku Krzewickim, o jego fantastycznym zespole, team z Dolnego Śląska, rewelacyjnie Rozwijający, rozwijający zespół, a Jurek tutaj jakby wcześniej już jakby pokazał swoją siłę dydaktyczną i, i tą siłę przekazywania, umiejętnego przekazywania. Andrzej Kuraś, który dołączył do nas jako ta osoba, która była ze mna, ze, z nami od samego początku, ale jakby dzięki uniwersytowi mógł pokazać się szerszej widowni. Zdecydowanie struktura i zespół Pawła, Pauliny i Kamila na lewajko. Młodzi ludzie, którzy, no chcąc, niechcąc, zaczynali jako zupełnie doświadczeni ludzie. Kamil, pierwsza praca po studiach, marketing sieciowy, to brzmi po prostu wręcz dzisiaj, blisko diamenta, stabilny szmaragd, fantastyczne zarobki, młodzi ludzie, 26 6 lat, dla nich Monavie absolutnie zmieniło zmieniło ich życie. Zespół Kamila, czyli Paweł Bryguła, nowy team z Lublina, diamenty kasztanowe, to jest generalnie myślę, że dzisiaj pokazanie, że uniwersytet w dużej mierze myślę, że spełni więcej nawet nie niż się to gdzieś nawet mogliśmy się spodziewać. Piotr Poskart, Kraków ogólnie rzecz biorąc, Piotra Gotowickiego i, i też Kamila. To jest myślę, że bardzo fajny zalążek takiego czegoś, co dobrze rokuje, absolutnie dobrze rokuje. Czy możemy powiedzieć dzisiaj, Artur, że w polskim Monawi pojawia się młoda fala? Hmm. Znaczy w ogóle marketing sieciowy jest stworzony dla młodych ludzi, także my myślę, że dzisiaj pokazując i sposób, w jaki, w jaki sposób prowadzimy to całe przedsięwzięcie, cały projekt Monavie, jakby coraz więcej młodych ludzi do nas, do nas przychodzi. To jest właśnie fajnie, bo jesteśmy firmą, która bazuje na suplementacji, na zdrowym stylu życia i bardzo często jak obserwuję firmy, które działają w tym sektorze, to tam jest ta średnia wieku taka, nazwijmy to troszeczkę, troszeczkę starsi ludzie, tak, w Monawii ludzie przychodzą, produkty zdrowotne, a jest tak wielu, wielu młodych ludzi. Czyli ta edukacja finansowa, ta niezależność finansowa, wolność finansowa, rozwój osobisty, a zarazem te wszystkie, wszystkie korzyści związane z edukacją i zdrowym stylem życia, to wszystko powoduje, że to opakowanie jest takie, nazwijmy to zdecydowanie dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy są chorzy i potrzebują, potrzebują zdrowia. Tak, Może nawet nie druga, nie nowa fala, czy młoda fala, ale druga fala. Druga fala. Tak bym to powiedział. Co, co nie znaczy, że, że, że traktujemy Was, czy, czy my wszyscy traktujemy się starsi jako, jako dinozaurów w Monawii? No, mam 46 lat. Czuję się naprawdę dobrze. I to jest, myślę, że fajne, że młodzi ludzie, ci, którzy są coraz bardziej świadomi tego, że dzisiaj etat czy samozatrudnienie nie jest rozwiązaniem? Zresztą sięgamy do dobrych książek Kiosaki, Eker, i to wszystko gdzieś tam jest bardzo mądry i bardzo mocny sposób, taki dobitny, pokazany, jaki jest kierunek. Marketing sieciowy jest przyszłością i, i zawsze mówię, że młodzi ludzie dzisiaj, z tą znajomością języków, z innym spojrzeniem, z dostępnością do internetu, z większą świadomością, możliwości obserwowania swoich rodziców, którzy już mieli swoje działalności, swoje sukcesy, swoje porażki, to młodzi ludzie właśnie mają takie troszeczkę inne spojrzenie na to. I to zdecydowanie myślę, że dzisiaj bardzo dobrze rokuje, i to, że Monavi jest w tej chwili partnerem sprzedaży bezpośredniej w Polsce, e, czyli stajemy się, można powiedzieć, młodą firmą. 10 lat na rynku światowym. E, w Europie w tej chwili mieliśmy swoją czwartą rocznicę. To jest genialny czas. To jest naprawdę coś, co e, napawa ogromnym optymizmem i myślę, że tylko i wyłącznie nasza społeczność będzie się rozwijała, bo e, czas jest właściwy i, i, i wszystko ku temu sprzyja. Oni uczyli się tak naprawdę od was, no bo musieli mieć wzorzec. Jak ty to znajdujesz? Czy oni powielają was, czy wprowadzają już, dostrzegasz jakieś nowe elementy do, 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 do prezentacji, do, do kontaktu, do, do zapraszania do listy? Znaczy, sama idea w ogóle marketingu jest to, żeby nie powielać błędów, tylko powielać rzeczy, które się można powiedzieć sprawdziły. I sama idea Uniwersytetu, bo jakby rozwijamy dalej ten wątek, cały system szkoleń dwudniowych w OSS-ie, to jest dokładnie pokazanie ludziom sprawdzonego modelu, bo ja, Piotr Gotowicki, Andrzej Kuraś, wielu ludzi, którzy z nami zaczynało w maju 2010 roku, kiedy byliśmy w fazie prelunch jeszcze końcem roku 2009, popełniliśmy praktycznie wszystkie błędy, które można było popełnić. Jak mówi Randy Shredder w swoich materiałach, wszystkie błędy zostały w tej branży już popełnione. Są tylko nowi i starzy ludzie, którzy powielają stare błędy. I myślę, że myślę, że dzisiaj należy robić wszystko ku temu, żeby nowi ludzie, którzy przychodzą do nas, przychodzili, przychodzą z ogromnym entuzjazmem, żeby ten entuzjazm nie był zabijany przez no, szereg błędów, które po prostu muszą popełniać, bo nie wiedzą w jaki sposób przemieścić się od tego odcinka A do tego odcinka B. I to jest myślę, że ta odpowiedzialność liderów tego zespołu w Polsce. A żeby pokazywać ludziom, jaki jest kierunek w drodze do osiągania swoich małych celów, a potem tych większych. W takim razie na zakończenie. Prognozujemy postęp. Duży rozwój w drugim półroczu, w kolejnym roku. Ja zdecydowanie uważam, że rok 2014 będzie mocnym rokiem. Końcówka roku będzie absolutnie należała do nas. Teraz jesteśmy w czerwcu, lipiec przed nami, sierpień, 13 września startuje program 90 dni, i uważam w tej chwili, każdy, kto absolutnie przygotuje się i potraktuje poważnie fazę wakacyjną, przygotuje się mentalnie do tego, żeby w ten program 90 dni wejść od 13 września, Naprawdę będzie to kolejna i będzie to wiele kolejnych historii, dużych historii w Monawii roku 2014. I to myślę jest rzecz, której nie warto przegapić. Jak spojrzymy na, na nas. Na historię Janka Brucińskiego, na historię Piotra Gotowickiego. Piotr Gotowicki z Itmarem bardzo mocno przepracowali wakacje 2011 roku. W 2012 bardzo szybko osiągnęli sukcesy początkiem roku. Janek wakacje odpuścił, jak pamiętamy, i wziął się bardzo mocno do pracy końcem, pod koniec września 2011 i on na swój sukces musiał czekać do wiosny. To są pewne prawidła zachowań w tym biznesie. To jest taka pewna sinusoida, która generalnie rzecz biorąc, no, zgodnie z pewnym kalendarzem, od, do, od wydarzenia do wydarzenia, od miesiąca letniego do miesiąca jesiennego, to wszystko gdzieś jak w efekcie kumulacji Delaherdy, to dokładnie jest wszędzie zapisane. Ci wszyscy, którzy przepracują w tej chwili, właściwie w okres wakacyjny, czyli lipiec i sierpień, wejdą, z pełną świadomością w 13 września w program 90 dni. I nie będą sami, tylko będą mogli wejść ze swoim zespołem. To będą absolutnie kolejne wielkie historie Monawii Monawi w Polsce. Ci, którzy dojdą do wniosku, że wakacje trzeba odpocząć, będą musieli poczekać na swój czas, na swoją kolej do kolejnego, do kolejnego... Po prostu nie będą na to przygotowani mentalnie, bo to jest po prostu coś, co trzeba w głowie naprawdę sobie poukładać, a nam zależy na sukcesie. Ja nie chcę i myślę, że nikt z naszej rady diamentowej, nikt z zaangażowanych w Monawi, nie chce brać odpowiedzialności za porażkę naszych partnerów i jesteśmy dzisiaj całkowicie odpowiedzialni za to, co mówimy, co robimy i, i, i nie jesteśmy dzisiaj w stanie wziąć się za porażkę, dlatego interesują nas tylko sukcesy i wiemy, jak to zrobić. I my będziemy śledzić te sukcesy. Naszym gościem był Artur Dzonek, czarny diament Bonawi. Dziękuję Ci, Artur, za rozmowę. Dziękuję Tomku, jak zawsze miło i przyjemnie. Dziękujemy bardzo.